Hej, hej, to znowu ja. No jakże mógłbym się oprzeć, żeby jeszcze przed snem po nocnej zmianie nie pójść do garażu, spotkać się z tym CT980. No i oczywiście coś jeszcze zrobiłem, no bo ten magnetofon, kanał prawy trochę jakoś słabiej grał, dlatego uważałem, że ten jest lepszy. Ale jednak ponowne czyszczenie głowicy pomogło, już obydwa kanały brzmią tak samo dobrze. Posłuchajcie, to jest prawy, ten, który nie domagał. Lewy, prawy, lewy. Także magnetofony obydwa już są cacy, wszystko działa na 100%. Nie no, chociaż ten i tak trochę przejrzyściej działa, znaczy gra. No chyba tutaj jest ta głowica trochę w gorszym stanie, ale i tak dobrze gra, bo on ma spory zapas sopranów. No i co ciekawsze, on ma sześciopasmowy korektor, bo bas mamy tutaj osobno, a tutaj jest jeszcze 5, czyli poza, nie licząc balansu, te 5 to jest czyste sopraniki, średnie, wysokie, średnie i dwa takie średnie, lekko basujące i średnie, niskie. No, Panasonic FS440 ma o jeden mniej. No i co jeszcze? Przycisk, ten, który mnie denerwował od Auxa, to wszystko była jego wina, bo on był jakiś zaśniedziały, że przerywały mi te głośniki, raz jeden, raz drugi, najczęściej ten kanał przerywał, a po wyczyszczeniu tam w środku jakiś zaśniedziały musiał być, no już ani nie harczy i wszystko działa, nic nie przerywa. Wcześniej jak w niego stukałem, to tak szumiał, szeleścił i przerywał. Właśnie o to chodziło, że czy na magnetofonie, czy na radiu, to była wina tego przycisku, a ja naparzałem ten, a to nic nie dawało, wystarczyło poruszać tym i wtedy się poprawiało. No ale już to też naprawiłem, no też to brzmi super, mocniej od Kondora. Ciężko się zdecydować, co jest lepsze, ale Kondor jest bardziej bajerancki, dla mnie jest takim większym rarytasem. No i tam radio FM jest pełne, przestrojone, nie tak jak tutaj. Fajna ta skala, tam jest taka podświetlana na czerwono. Ten magnetofon jest fajny, ten mechanizm taki bajerancki, oczywiście ten jest bardziej niezawodny, ale tamten jest fajny, pocieszny taki. Dobra, zmykam odsypiać, ale Panasonic już jest dopieszczony na Zicher. No to hejka, idę kimonko.